Polska-Albania. Anna Lewandowska z córką Klarą kibicowały Robertowi i reprezentacji Polski. Wynik meczu Polska-Albania jest lepszy niż obraz gry biało-czerwonych, tak można podsumować starcie, do jakiego doszło 2 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Roberta Lewandowskiego i reprezentację Polski z wysokości trybun dopingowało wielu kibiców, a wśród nich Anna Lewandowska, która wystroiła się w drogie buty. Widać je na zdjęciach. Warte swojej ceny? Euro 2020 nie było dla podopiecznych Paula Sousy zbyt udane. Polacy po porażkach ze Słowacją i Szwecją oraz remisie z Hiszpanią nie wyszli z grupy i szybko wrócili do kraju. Teraz piłkarze reprezentacji Polski wrócili na murawę. 2 września rozegrali mecz z Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Wygrali 4-1 i choć wynik może sugerować coś innego, to zwycięstwo wcale nie przyszło im łatwo. Przed przerwą przeciwnicy zdominowali biało-czerwonych. Natomiast Polacy byli znacznie bardziej skuteczni, a poza tym szczęście w tym pojedynku było po ich stronie, dzięki czemu zgarnęli komplet 3 punktów. Do siatki rywala trafiali Robert Lewandowski, debiutant Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak oraz Karol Linetty. Anna Lewandowska z córką Klarą na meczu Polska-Albania. Żona kapitana reprezentacji Polski, kiedy tylko może, stara się kibicować mężowi oraz biało-czerwonym z wysokości trybun. A że mecz Polska-Albania był rozgrywany na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, tym chętniej wybrała się na to spotkanie. Na tę okazję założyła, z pozoru zwyczajną, stylizację, czyli dżinsy, biały podkoszulek, czarną kurtkę i zieloną torebkę. Uwagę zwróciły natomiast buty trenerki. Według doniesień to model, za który należy zapłacić około 3000 zł. Na mecz Lewandowska zabrała ze sobą starszą córkę Klarę. Dziewczynka z zapałem kibicowała tacie, a po wygranym pojedynku mogła się do niego przytulić. Niestety później czekała się rozłąka z ojcem, bowiem ten musiał udać się do hotelu, w którym przebywa wraz z pozostałymi kadrowiczami. Więcej o newsów gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie.